And I met you in the summer to my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, mocno rozwinęła się sieć lokali gastronomicznych. Coraz więcej ludzi, szczególnie w dużych miastach, ze względu na szybki styl życia, korzysta z formy jedzenia poza domem. Rynek usług gastronomicznych stale się rozwija. Ludzie częściej przemieszczają się, odpoczywają i oczekują pełnej obsługi dotyczącej wyżywienia. Co więcej, coraz chętniej spożywamy gotowe dania, a organizację przyjęć oddajemy w ręce fachowców. Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle są dostępne oferty pracy, zarówno w kraju, jak i za granicą. Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować w restauracjach, kawiarniach, hotelach, firmach zajmujących się cateringiem i obsługą imprez okolicznościowych, a także w zakładach gastronomicznych zamkniętych, takich jak stołówki w szpitalach, szkołach, sanatoriach, pensjonatach, domach wczasowych. Może również prowadzić własną firmę. Nasze technikum kształcące w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest szkołą, która przygotowuje do wejścia na rynek pracy, jak również umożliwia dalszą naukę na studiach. Uczeń jest przygotowany do zdawania egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. W zawodzie wyróżniamy dwie kwalifikacje: sporządzanie potraw i napojów, w ramach której uczniowie uczą się sporządzać potrawy i napoje zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych, która kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych, aktywnością na rynku pracy oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe, które organizowane są w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy związane z nauczaniem zawodowym. Nasi uczniowie odbywają praktyki głównie w 3, 4 i 5-gwiazdkowych obiektach, takich jak hotele Marriott, Victoria, Hilton czy restauracja Stary Dom. Współpracujemy także z lokalnymi obiektami, m.in. z Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Pałac Łochów i Folwarkiem Łochów. Od przyszłego roku szkolnego wszyscy uczniowie technikum będą mieli możliwość zdobycia doświadczeń zawodowych w obiektach położonych na terenie Grecji. Uczniowie naszego technikum uczestniczą w konferencjach i ciekawych zajęciach dodatkowych, biorą udział w wycieczkach zawodowych do różnych obiektów hotelarsko-gastronomicznych, rozwijają swoje pasje w kołach zainteresowań i organizacjach szkolnych, zdobywają dodatkowe umiejętności, uczestnicząc w wielu projektach unijnych, kursach i warsztatach. M.in. warsztatach sushi, carvingu, kuchni molekularnej, kursach barmańskich i kelnerskich. Angażują się także poprzez pomoc w organizacji pracy na rzecz środowiska lokalnego. W
Swoje doświadczenia zdobywają także podczas spotkań, konsultacji z uznanymi szefami kuchni kierującymi gastronomią w największych warszawskich obiektach. Pomimo tego, że funkcjonujemy dopiero od 5 lat, mamy na swoim koncie wiele sukcesów w konkursach o charakterze ogólnopolskim, gdzie nasi uczniowie zdobywają wysokie miejsca. Możemy pochwalić się m.in. pierwszym miejscem w 7. ogólnopolskim konkursie gastronomicznym na zamku w Kliczkowie, pierwszym miejscem w 2. ogólnopolskim konkursie barmańskim, pierwszym i trzecim miejscem w ogólnopolskim konkursie gastronomicznym Kuchnia Polska na Mazowszu. Jeżeli odnajdujesz w sobie choć odrobinę zainteresowania, pasji, ciekawości związanej z gastronomią, pomożemy Ci ją rozwinąć. Dołącz do nas!